jarzynki to tradycyjne podziękowanie za udane żniwa. Radlin to gmina, której charakter trudno nazwać rolniczym. Rolników jest tutaj zaledwie kilku, jest jednak sporo osób, które na co dzień zajmują się ogródkami działkowymi. Mimo że widok maszyn rolniczych jest raczej rzadkością, to każdego roku w Radlinie obchodzą dożynki i to naprawdę hucznie. To już nasza tradycja, 18 dożynki w Radlinie. Zbierają się wszystkie chyba sprzęty, które jeszcze zostały w Radlinie, ale są też i nowe, więc bardzo się cieszymy. To jest taka tradycja, żeby nie zapomnieć o tych ludziach, którzy gdzieś tam pracują w polu, po to, żebyśmy mieli ten powszedni chleb. Tradycyjnie już świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta. Później ulicami Radlina przeszedł głośny i kolorowy korowód, a następnie miało miejsce symboliczne przekazanie chleba władzom miasta. Z roku na rok jest kolorowszy i ciekawszy, włączają się młodzi, to mnie najbardziej cieszy. Przychodzą mieszkańcy z Radlina, ale przede wszystkim każdy gdzieś koło domu ma jakąś działkę. U nas są 3 ogrody działkowe, także też się włączają, no ale przede wszystkim mieszkańcy z domów prywatnych, a ci, którzy nie mają, to przychodzą z nami świętować. Każdego roku my tu są. Podoba się. Tak. Każdego roku. Tak, każdego roku tak. Jesteśmy. Przez to tyle schodzi tu, bo tu jest wesoło, bawią się do końca. W dniu święta plonów bawią się nie tylko rolnicy, ale i wszyscy mieszkańcy. Dożynki to bowiem z jednej strony świetna okazja do integracji, z drugiej natomiast dowód na to, że tradycje są ważne i warto je podtrzymywać. Dobrze, że się kultywuje, bo na Śląsku zawsze tak było. Rolnicy świętują i dziękują za plony. Ten rok nie był jednak łaskawy dla polskiego rolnictwa. A teraz najważniejsze to chyba rolniki proszą o deszcz. Tego rolnikom trzeba życzyć, aby przyszłoroczne żniwa przebiegły bezpiecznie, a uzyskane plony były dobre. Dwa w jednym. W Radlinie przyłączyli się do narodowego czytania lalki. Pełną przekąską zbierali się właścicieli składu bielizny i składu win. I wykorzystali sytuację, aby oficjalnie odsłonić mural. Ten sprawił, że o bibliotece zrobiło się głośno na całą Polskę. Jak ci się podoba nowa biblioteka? Fajna. Ty wiesz, co przedstawia ten obrazek? Książki. A dokładnie grzbiety książek. Dotychczas biblioteka w Radlinie była szara, bura i bez wyrazu. Członkowie Stowarzyszenia Młody Radlin wzięli sprawy w swoje ręce i dokonali metamorfozy biblioteki. Chcemy nadać, tchnąć jak gdyby nowe życie też w bibliotekę, oprócz tego, że jest kolorowa z zewnątrz, to chcemy, żeby właśnie też troszkę ożyła w środku. A kolorowy mural z pewnością ułatwi zadanie i wpłynie na wzrost liczby moli książkowych. Myślę, że wszystkim się nam to podoba. Jest to zupełnie coś innego i teraz już nikt nie ma wątpliwości, gdzie jest biblioteka w Radlinie. Czytanie lalki w Radlinie zainaugurowała burmistrz miasta Barbara Magiera. Później pałeczka, raczej książkę przejmowały kolejne osoby. Rozmaitych atrakcji nie brakowało. Wspólnym mianownikiem wszystkich była oczywiście książka. Przy okazji robimy book crossing, czyli wymianę książek oraz warsztaty najmniejszej książeczki na świecie. Dzieci będą projektowały własne małe książeczki i po prostu wymyślały okładki i treść. A treści w radlińskiej bibliotece do wyboru, do koloru. W Radlinie odbył się pierwszy bieg charytatywny. Pojawiło się sporo więźniów w przebraniu, ale pierwsze skrzypce grał kto inny. Adam Konieczny, chłopiec chory na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Największym takim zwycięzcą dzisiejszego biegu jest Adaś Konieczny i wpłacamy pieniążki zamiast opłaty rejestrowej, tej regulaminowej. Mamy wpłaty dobrowolne na fundację dla Adasia, właśnie na koszt jego rehabilitacji. I właśnie dla Adama Koniecznego wystartowało prawie 200 zawodników. No to jest w ogóle nasz debiut, jeżeli chodzi o jakikolwiek bieg, bo my nie biegamy w ogóle. Do tej pory nie uciekaliśmy z więzienia. Natomiast zdecydowaliśmy się zrobić swoje pierwsze 5 km w życiu. Nie wiemy z jakim skutkiem, czy nie padniemy gdzieś po drodze. Natomiast cel jest tutaj naprawdę najważniejszy i jest super zabawa. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Zawodnicy wystartowali z Parku Leśnego w Radlinie. Następnie, w zależności od kategorii, pokonali 5- lub 10-kilometrową trasę. Bieg miał być nastawiony bardziej na zabawę niż na rywalizację. Dlatego też sporo było tutaj przebierańców. Można też było odkupić swoje winy. Anulowana kara czy nie anulowana? Anulowana. Bieg po wolność udany. Wolontariat też odrobiony. Także wszystko w porządku. Ja nastawiłem się zupełnie na zabawę, jestem tutaj przejazdem na urlopie,
przejazdem z Szklarskiej Poręby do Zakopanego na urlop. Chętam, żeby organizatorzy to w każdym mieście robili takie zawody, bo to jest naprawdę super sprawa. W takich zawodach, gdzie są takie cele, bierzemy chętnie udział. Szukamy takich zawodów. W Radlinie już nie trzeba będzie ich szukać. Jak zapowiedzieli organizatorzy, biegi charytatywne będą organizowane cyklicznie. Tego samego dnia co bieg charytatywny przy szkole podstawowej na Obszarach odbył się festyn rodzinny z ogromną porcją atrakcji dla najmłodszych. Choć kalendarzowe lato jeszcze trwa, a za oknami letnia pogoda, to w regionie rozpoczęły się już imprezy z cyklu Pożegnanie Lata. W weekend lato żegnali w Radlinie. Lato jako takie było bardzo fajne, ale koniec lata jest blisko. Trudno. Lepiej, żeby było trwało dalej. Bardzo fajnie, szkoda, że pożegnanie lata, a nie powitanie. Jesień przychodzi, jesień życia też nadchodzi, więc nie ma się to cieszyć. Na radlińskiej scenie wystąpił m.in. zespół Redlin, który przeniósł słuchaczy w folkową podróż. Hej, bezwójtowe pole z kosy sarna, hej, hej, no skupiczy biuropowy zarła, hej, bezwójtowe pole z kosy sarna. Na pożegnanie lata bardzo fajnie, super. Prawie nie zawsze super na pożegnanie lata, na powitanie polecamy. Jestem z Drewnika, ale się bawię dobrze. Podoba się imprezka? Tak jest. Bardzo dobrze się bawię. To się nam podoba. Oby tak dalej. Oczywiście Radle całe serce daje dla nas. Dziękujemy wszystko naszej pani właśnie Magierowej. Później sceną zawładnął zespół Red Lips. Ja nie państwa, a wciąż mam. Hey, Robin, takiego żywiołu na radlińskiej scenie dawno nie było, a Red Lips dosłownie porwał publiczność. Sporo atrakcji było oczywiście dla najmłodszych, a zabawa na placu radlińskich olimpijczyków trwała do późnych godzin wieczornych.